Ta popularna dieta leczy choroby metaboliczne. Nowe ustalenia naukowców. Naukowcy odkryli, że popularna w Polsce dieta pomaga leczyć choroby metaboliczne. Post przerywany, zwany także postem interwałowym, jest korzystny dla zdrowia większości osób i pomaga zapobiegać wielu chorobom, np. cukrzycy oraz otyłości. To sprawia, że ten sposób odżywiania może być podstawą nowych, skuteczniejszych terapii kilku poważnych schorzeń. Do takich wniosków doszli naukowcy z duńsko-niemieckiego zespołu badawczego. Wyniki ich badań opublikowano w piśmie Cell Metabolism. Naukowcy pod kierunkiem profesor Stefana Hyżiga przekonują, że okresy płaszczenia mają korzystny wpływ na zdrowie większości osób, choć oczywiście zależy to od indywidualnej kondycji danego człowieka. Tym, co zapewnia pozytywne skutki postu dla naszego organizmu, jest zaś układ odpornościowy. Już wcześniejsze badania sugerowały, że post i funkcje immunologiczne łączą się ze sobą. Poszczenie poprawiało m.in. parametry związane z różnymi przewlekłymi stanami zapalnymi. Jednak do tej pory niewiele wiedziano na temat tego, w jaki sposób reakcje immunologiczne determinują zdrowie metaboliczne. Ale ponieważ wątroba jest ważnym ośrodkiem i regulatorem metabolizmu, duńsko-niemiecka grupa naukowców skupiła się na zrozumieniu, jak komórki wątroby i komórki odpornościowe znajdujące się w wątrobie komunikują się ze sobą w warunkach postu. I odkryli, że aktywność immunologiczna jest niezbędna do odpowiedzi metabolicznej na post. Na początku badacze zeskanowali DNA komórek wątroby i komórek odpornościowych, sprawdzając, które części DNA są aktywne w czasie głodu i jakie cząsteczki przekaźnikowe są w efekcie tej aktywności uwalniane. Okazało się, że te dwie grupy komórek faktycznie komunikowały się ze sobą, a odbywało się to poprzez cząsteczkę, która ulega ekspresji w prawie wszystkich komórkach w naszym ciele, a mianowicie receptor glukokortykoidowy. Odkryliśmy, że to właśnie ten receptor w czasie postu umożliwia połączenie między badanymi komórkami. Usuwając go wyłącznie z komórek układu odpornościowego, zaobserwowaliśmy zaburzenie sygnalizacji związanej z postem w komórkach wątroby. Nie wiedziały wówczas o głodzie. Oznacza to, że komórki układu odpornościowego są w stanie bezpośrednio modulować wpływ postu na nasz metabolizm, tłumaczy współautorka badania, dr Anny Loft. Badacze podkreślają, że to pierwszy raz w historii, kiedy udało się zaobserwować taką zależność w normalnych, zdrowych warunkach. Wiedzieliśmy, że reakcje immunologiczne mogą wpływać na nasz metabolizm w plus niezdrowym otoczeniu plus, ale to było coś nowego. Dowiedliśmy, że niski poziom aktywności immunologicznej jest niezbędny do wywołania zrównoważonej odpowiedzi metabolicznej na post. Nasze badanie wykazało, że dobrowolny, przerywany post jest korzystny w zapobieganiu wielu ludzkim chorobom metabolicznym, w tym cukrzycy typu 2 i otyłości, podsumowuje profesor Hyżik. I dodaje, że w czasach, gdy stale rośnie liczba osób cierpiących na te choroby, dokonane przez jego zespół odkrycie posłuży do lepszego zrozumienia mechanizmów stojących za tymi schorzeniami i pomoże doprowadzić do opracowania skutecznych terapii i opartych właśnie na poszczeniu. Tak zwany post przerywany to system odżywiania polegający na tym, że pokarmy spożywa się w określonym oknie żywieniowym, a poza nim można przyjmować tylko napoje pozbawione wartości odżywczej, niesłodzona herbata, kawa oraz woda. Okresy postu przeplatają się więc z okresami jedzenia. Wspomniane okna żywieniowe trwają najczęściej 8, 6 lub 4 godziny, a więc pości się wtedy odpowiednio przez 16, 18 lub 20 godzin. W badaniu uczestniczyli naukowcy z Centrum Helmholtza w Monachium, Uniwersytetu w Ulm, Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Niemieckiego Centrum Badań nad Cukrzycą, Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Południowej Danii.